Nadmiar wody w organizmie to dolegliwość, która bardzo często nam towarzyszy, szczególnie w gorące dni. A dzisiaj zapytam panią Dorotę Harbarczuk, dietetyka klinicznego, o to, z czego to wynika, dlaczego takie objawy mogą się u nas pojawić, ale przede wszystkim jak zwalczać i wcześniej zapobiegać. Dzień dobry, pani Doroto. Dzień dobry. No właśnie, najpierw chciałabym panią zapytać o to, dlaczego nasz organizm wodę zatrzymuje. Jest kilka przyczyn, ja powiem tutaj o takich głównych. Jedną z najczęstszych jest po prostu tutaj rozregulowanie, wpływ bardziej hormonów. Bardzo często obserwujemy, no głównie tutaj u kobiet, z tego względu, że tutaj duży wpływ ma cykl miesiączkowy. Dokładnie ma wpływ progesteron, estrogeny. One mają, te hormony mają bezpośrednio wpływ na syntezę takiego hormonu aldosteronu, a on wpływa właśnie na tą retencję wody. Więc myślę, że każda z kobiet też wie, że są takie okresy, w których ta tendencja do retencji wody jest po prostu większa i że to jest w zależności od momentu właśnie cyklu. Kolejna kwestia, która wpływa tutaj też na gromadzenie się wody, to stan czy praca układu krążenia. Więc u osób, u których już są zaburzenia pracy układu krążenia, też ta retencja wody może być bardziej po prostu obserwowana. No i trzecia kwestia, może taka mniej oczywista, ale alergie. Jeżeli mamy na coś alergię, jesteśmy uczuleni, no to wtedy bezpośrednio ta retencja wody też następuje i opuchlizna, ale wtedy ona jest bardzo, bardzo widoczna. No właśnie, w jaki sposób rozpoznać, bo jeżeli już zauważymy po swoim organizmie, że to zatrzymanie wody u nas występuje, to może mogą nam te objawy powiedzieć bardzo dużo, bo tak jak pani powiedziała, jeśli chodzi o układ krążenia, no to już jest wyraźny alarm, że musimy coś z tym zrobić, bo może to prowadzić do poważniejszych chorób, poważniejszych schorzeń. Jak to się objawia? Dokładnie, nie możemy też bagatelizować. Jeżeli chodzi o objawy, to najczęściej możemy zaobserwować opuchnięte na przykład kostki, stopy i także jeżeli chodzi o ręce, to często palce są już też opuchnięte. Pacjentki często też wspominają, że o, nie mogę założyć obrączki na przykład, że od razu czuję się taką dużą różnicę. Więc to są takie najczęstsze objawy. W takim razie, jeżeli już widzimy te objawy, w jaki sposób możemy je zwalczać? Więc tak, jeżeli znamy jakby przyczynę, wiem, że to jest związane właśnie na przykład z syntezą właśnie hormonów, to zaczynamy od tego, żeby dopilnować naszą dietę i styl życia. I chciałam tutaj właśnie powiedzieć o tym, że zaczynamy od tego, żeby była wypijana prawidłowa ilość wody. Bo w momencie, gdy... Czyli nie ograniczamy wody, bo skoro mam za dużo wody w organizmie, to często się pojawia taka myśl, żeby nie pić wody, bo jest jej za dużo. Nie, absolutnie. Właśnie jest w drugą stronę. Powinniśmy wtedy wypijać więcej. Z tego względu, że też przyczyną tego gromadzenia się wody, o czym jeszcze właśnie też nie wspomniałam, może być, zazwyczaj jest też nadmiar sodu po prostu w, no też w organizmie. I wtedy sód po prostu powoduje to, że ta woda jest zatrzymywana. I w momencie, gdy będziemy więcej wody wypijać, sód będzie wypłukiwany i wtedy faktycznie te obrzęki powinny też się zmniejszyć. Więc to jest taka pierwsza rzecz, żeby dopilnować o to wypijanie odpowiedniej ilości wody. Druga kwestia to właśnie odpowiednio dobrana dieta. Głównie chodzi tutaj o ograniczenie produktów takich wysoko przetworzonych z dużą zawartością sodu, bo właśnie sód, który jest no, w większości fast foodów czy jakichś słonych przekąsek. Czyli sól, tak? Tak. Sód tak, występuje tak. W soli, tak? Czyli soli ograniczenie wtedy, soli. Nawet jeśli chodzi o doprawianie potraw, to już tutaj możemy zadziałać. I druga kwestia jest taka, że jak ograniczymy sól między innymi, to warto przywiązać też do uwagi, żeby była dobra ilość potasu w diecie. A potas występuje w większości warzyw i owoców, bo to jest bardzo istotne, żeby tutaj sód i potas w organizmie był w odpowiednich ilościach i wtedy ta gospodarka właśnie wodno-elektrolitowa będzie dobrze działała. A zanim pojawi się u nas ta opuchlizna, zanim pojawią się objawy, że ta woda się zatrzymuje, to jak możemy w ogóle zapobiegać temu? To tutaj tak, no jeżeli chodzi o hormony, no to aż takiego dużego wpływu nie mamy, bo jeżeli tutaj układ hormonalny działa, że tak powiem, ogólnie prawidłowo, no to nic tutaj za dużo nie zrobimy. Ale co do układu krążenia, to tu już mamy duże pole do popisu, więc to jest bardzo ważne, żeby właśnie
i styl życia, i dieta były dobrze dopasowane. Więc jeżeli chodzi o dietę, to wszystkie produkty, które działają korzystnie na układ krążenia, powinny występować w diecie, czyli właśnie warzywa i owoce, produkty pełnoziarniste. I bardzo ważne, żeby ograniczyć właśnie spożycie dużej ilości żywności przetworzonej, alkoholu, wszystkich takich produktów, które źle zadziałają właśnie na układ krążenia i mogą się przyczyniać na przykład właśnie do miażdżycy. Czyli takie ogólne zasady zdrowego odżywiania tutaj się kłaniają i tak nam pomogą. Tak, to tutaj, to tak jak mówię, jeżeli chodzi o ten układ krążenia, to to będzie podstawa. I jak zadbamy już o naszą dietę, o odpowiednią ilość wypijania wody, to jeszcze tutaj bardzo ważne, żeby przywiązać uwagę do odpowiedniej ilości snu. Bo w momencie, gdy śpimy za mało, wytwarza się w większej ilości hormon stresu kortyzol, a kortyzol też powoduje retencję wody. Więc no jeżeli o to nie zadbamy, no to też możemy u siebie częściej obserwować właśnie różnego rodzaju opuchnięcia. Ale nasze serce i nasz układ krążenia uwielbia ruch, bo przecież jeżeli się ruszamy, serce bije szybciej, krew krąży szybciej i to wszystko pięknie nam wtedy pracuje, więc co za tym idzie? Ruch. Tak? Tutaj ruch też jest bardzo wskazany. Tak, dokładnie ta aktywność fizyczna też wpłynie korzystnie. No tak jak mówię, to zależy od tego, jaką będziemy mieli przyczynę. Bo jak mamy przyczynę związaną z układem hormonalnym, ta aktywność fizyczna wspomoże, no ale jakby nie rozwiąże problemu. A jeżeli chodzi o układ krążenia, to jest bardzo, bardzo ważne. No i te wszystkie działania też muszą współgrać, prawda? Bo jeżeli dieta będzie leżała, a ruch będziemy mieli, no to dobra, no coś tam może pomoże, ale to nie będzie takie efektywne. Tak, tak samo, jeżeli będziemy pić, nie wiem, 2-3 litry wody, ale będziemy mieć żywność z dużą ilością soli, to niestety, to też różnicy nie zauważymy. Bardzo często takim pierwszym ruchem, kiedy ta woda się zatrzymuje, to jest od razu spacer, w tych dobrych przypadkach. Ale chodzi mi tutaj o to, że sięgamy po różnego rodzaju apteczne preparaty, które są reklamowane, które są dostępne, które są w sprzedaży. Czy one faktycznie będą działać? Czy w pewnym stopniu zadziałają, no bo działają moczopędnie, więc możemy zaobserwować po sobie, że ta mniejsza ilość wody będzie, ale jakby no nie rozwiążą problemu. Więc no też nie chodzi o to, żeby ciągle przyjmować tutaj te preparaty, a problem będzie nierozwiązany. Więc tak jak mówię, spokojnie podobny efekt możemy osiągnąć tym, żeby znaleźć taką jakby główną przyczynę, i do tego wypijać dobrą ilość wody, dobrze zbilansowane posiłki i aktywność. Oczywiście, jeżeli to zatrzymywanie wody nie jest związane z innymi jednostkami chorobowymi, tylko po prostu tutaj z tymi czynnikami, o których wspomniałam. Bo jeżeli jest związane z jednostkami chorobowymi, to wtedy skupiamy się na tej chorobie, żeby jak najbardziej, jeżeli nie możemy jej całkowicie zniwelować, bo jest to choroba przewlekła, to wtedy po prostu zadziałać, żeby, nie wiem, stan zapalny organizmu, prawda, czy wyniki po prostu krwi, żeby doprowadzić do jak najlepszego stanu. Czy dobrze myślę? Tak, tak. Chciałam tu właśnie zaznaczyć, że jakby gromadzenie się wody, zatrzymywanie wody nie jest jakby niczym złym, że tak powiem, tylko to jest właśnie objaw, więc to nie jest przyczyna, tylko objaw. Dlatego jeżeli ta woda się zatrzymuje, to jeżeli będziemy brać różne tabletki, żeby tą wodę wypłukać i się jej pozbyć. Dokładnie, no to możemy nie zauważyć właśnie jednego z głównych objawów jakiejś innej choroby i będziemy to bagatelizować, bo tabletka mi już pomogła, a ta choroba będzie się rozwijała, więc to naprawdę bardzo ważne, żeby to mieć na uwadze. Ale też, jeżeli już znamy przyczynę i chcemy właśnie też sobie pomóc z usuwaniem wody, to warto stosować różnego rodzaju preparaty ziołowe, znaczy bardziej chodzi mi tutaj o herbatki ziołowe, na przykład hibiskus działa trochę też moczopędnie. Pokrzywa. Tak, pokrzywa. Więc jak znamy powód, to tutaj możemy sobie z tym wspomagać. A dlaczego to się też nasila najbardziej latem, kiedy jest gorąco i do tego jeszcze na przykład założymy szpileczki, sandały, które będą nas obciskać na przykład i wtedy to wszystko nam się pięknie odbija na nogach? Bo to chodzi o układ krążenia już wtedy, że po prostu właśnie nasz układ krążenia nie do końca działa tak jak powinien. No i wtedy dlatego tak obserwujemy. Czyli warto wybrać też wygodne obuwie wtedy, no i wstawać od biurka jak najczęściej, jeśli mamy pracę siedzącą. Mhm. Tak, ale zacząć od wypijania wody. To tutaj będzie taki numer jeden. No jeżeli chodzi o dietę,
to tak jak wspominałam, wszystkie te produkty, które zadziałają korzystnie na układ krążenia, bogate w antyoksydanty, czyli ciemne owoce i warzywa o takich intensywnych, ciemnych barwach. To już będzie nam też wpływało. Ale też moczopędne, prawda, żeby wypłukiwać, bo często słyszę, że oto za mało piwa ktoś pije, bo piwo jest moczopędne, no ale ono ma alkohol, te puste kalorie i tak dalej, więc to wcale nie będzie dobre rozwiązanie. Mamy dużo innych produktów, którymi możemy dobrze się nawadniać, więc no i przede wszystkim woda, więc tutaj nie musimy sięgać po piwo. A jeszcze na koniec zapytam Panią o produkty takie właśnie typowo moczopędne, bo też warzywa, owoce, truskawki, chociaż no już sezon minął na nie, ale truskawki mają właśnie takie działanie. Czy coś jeszcze? Znaczy wszystkie warzywa, owoce, które mają dużą zawartość wody, na przykład ogórki, melon, ale tak, natka pietruszki ogólnie też ma takie działanie moczopędne, pomidory trochę też mają działanie moczopędne i brokuły w pewnym stopniu też mają działanie moczopędne. Czyli warto je gdzieś tam włączyć co kilka dni do naszego sposobu odżywiania. Jak najbardziej. Dziękuję uprzejmie za te porady, bardzo cenne porady i bardzo ważne. Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku programu Twoje zdrowie. Do zobaczenia.